100 dni przed finałem projektu Szlachetna Paczka. Odtańczymy symbolicznie Poloneza, tak jak w szkołach średnich tańczy się 100 dni przed maturą. To jest 100 dni przed egzaminem dojrzałości społeczeństwa, z naszej dobroczynności. Poloneza, czas zacząć! W całej Polsce naszym celem jest 10 tysięcy wolontariuszy. W województwie lubuskim potrzebujemy 220 osób. Rekrutacja już ruszyła. Od kilku dni można się zgłaszać. Na stronie internetowej www.superw.pl jest formularz rekrutacyjny. Zapraszamy do wypełnienia i zostania wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Szlachetna Paczka, z tego co się dowiedziałem, i to jest, kurczę, nie lada liczba, pomogła prawie 18 tysiącom rodzin potrzebującym. Wydaje mi się, że to jest na skalę naszego kraju całkiem dużo. Sami jako Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe raz do roku zbieramy się, wszyscy dajemy jakieś tam parę złotych i nasza koleżanka buduje taką paczkę. Proszę bardzo, to jest tak zwana figura, tak zwany nos. Zielonogórzanie pewnie nie za dobrze wykonują tę figurę, ponieważ w Zielonogórze bardzo mało mostów, ale mieszkańcy Cigaci, proszę Państwa, świetnie wykonują tę figurę. Szukamy rodzin, szukamy ludzi, do których jeszcze nikt nie dotarł, do tych, którzy potrzebują pomocy i docieramy do nich z mądrą pomocą. Czyli z pomocą, która im pomoże, a nie zaszkodzi. I następnie pozyskujemy darczyńców, jesteśmy jakby pośrednikami między darczyńcą a potrzebującymi. W trzeciej czwórce powiewa flaga, która mówi o tym, w związku z czym tutaj się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się w związku z Szlachetną Paczką. Generalnie to układu nie ma i idziemy na żywioł, bo ktoś ma iść w pierwszej parze, a my po prostu za nim. Dołączajcie się do Poloneza, który sławi Szlachetną Paczkę.